Rzadkością jest, że WWE ujawnia jakiekolwiek informacje na temat kontraktów swoich zawodników. Jednak w jednym przypadku federacja postanowiła to zrobić. Chodzi oczywiście o Dina Ambrose'a, którego odejście z WWE federacja zapowiedziała jeszcze na początku stycznia. Na ich stronie pojawił się post informujący o tym, że Ambrose nie podpisał nowego kontraktu i kilka dni po największej ze scen, czyli WrestleMania, oficjalnie opuści federację. Taka wiadomość sprawiła, że wiele osób spodziewało się jakiegoś storyline'u z tego wszystkiego, jednak kilka dni przed WrestleManią wiemy, że raczej nie ma tu nic nadzwyczajnego i Dean rzeczywiście może opuścić federację. Podczas ostatniego odcinka Monday Night Raw nie widzieliśmy Lunatyka, jednak fani obecni na arenie już tak. Po zejściu Raw z areny Dean Ambrose wyszedł na ring i wykonał Dirty Deeds na Baronie Corbinie, który jeszcze podczas trwania show został zniszczony przez Rey'a Mysterio i Kurta Angle'a. Dean zaatakował go, wykonał swój finisher, po czym stał chwilę w owacjach publiczności. Długo nie czekając wszedł na narożnik i wskazał palcem na znak WrestleMania 35. Jako fani WWE doskonale wiemy, co to oznacza, ponieważ jesteśmy świadkami takiego zachowania podczas absolutnie każdego show od WWE. Wskazanie palcem na logo największej ze scen oznacza występ na niej, choć no może nie w każdym przypadku. Tak więc, co Dean Ambrose może zrobić podczas WrestleMania? Najprawdopodobniej pojawi się on po walce Romana Reignsa bądź Setha Rollinsa. Warto wspomnieć, że są plotki mówiące o tym, że po tym jak Seth Rollins pokona Brocka Lesnara i zdobędzie Universal Championship, na ringu pojawi się reszta The Shield, aby celebrować w swoim starym stylu. Jednak kilka tygodni temu po swojej walce na Fastlane The Shield oznajmiło, że już raczej we trójkę się nie pojawią, ponieważ każdy z nich musi skupić się na salowej karierze. Jednak wizerunek trójki tak znanych osób po zwycięstwie Rollinsa i zdobyciu nowego mistrzostwa może być momentem, na które WWE się skusi. Tak więc czy może być inaczej i Dean pojawi się po walce Reignsa? Możliwe, ponieważ tydzień temu Dean walczył z Drew McIntyre'em w Last Man Standing matchu, a i przez ostatnie miesiące to Dean nie miał lekko właśnie z powodu Drew'a. Celebracja nad pokonanym McIntyre'em jest możliwością, jednak nie da takiego momentu jak w przypadku pierwszej możliwości. Jednak pojawia się jeszcze jedno zasadnicze pytanie, czy Dean Ambrose może dostać walkę na WrestleMania? Odpowiedź brzmi raczej nie, ponieważ karta jest przepełniona, a i nie ma miejsca specjalnie, gdzie można byłoby go dopasować. Battle Royale raczej odpada, ponieważ nie jest to miejsce dla innych gwiazd, a jeśli Ambrose rzeczywiście odchodzi, to raczej nie zgodzi się na występ w pre-show WrestleMania. Tak więc, panie i panowie, teraz pytanie do was, czy chcecie zobaczyć Dean Ambrose'a podczas WrestleMania, czy raczej chcecie, aby już się w produkcie WWE nie pojawiał i rozpoczął swoją przygodę gdzie indziej? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie wesprzeć projekt What is Wrestling, zapraszamy na patronite.pl/WhatIsWrestling, gdzie za małe datki możecie otrzymać naprawdę ciekawe nagrody. Zapraszamy też na WhatIsWrestling.pl, gdzie przeczytacie najświeższe newsy, masę artykułów i oczywiście obejrzycie takie gale jak NXT TakeOver New York, G1 Supercard i oczywiście WrestleMania 35. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.